Nasza kamera towarzyszyła piłkarzom Górnika Wałbrzych na pierwszych zajęciach przygotowujących zespół do rozgrywek czwartoligowych. Po nieudanej batalii utrzymania zespołu w trzeciej lidze nowy trener Maciej Jaworski otrzymał zadanie powrotu do trzeciej ligi po obecnym sezonie. Zanim jednak to nastąpi, drużyna będzie musiała wzmocnić się personalnie, ustabilizować formę, nie tylko tą fizyczną, ale też przede wszystkim mentalną. Pierwsze przemówienia trenera Jaworskiego do zawodników były bardzo jasne i czytelne. Z Górnikiem każdy będzie chciał wygrać, ale wy panowie jesteście zawodnikami, którzy mają już olbrzymie doświadczenia boiskowe z drugiej ligi, trzeciej, czwartej i teraz tak naprawdę to wszystko, jak poukłada się gra w nowym sezonie, będzie zależało przede wszystkim od tego, jak podejdzie drużyna do rozgrywek mentalnie w głowie. Zespół to ma być mieszanka rutyny z młodością. Kilku piłkarzy z klubu na pewno odejdzie. Niepewna przyszłość jest Kamila Sadowskiego. Pytają się kluby o Sebastiana Surmaja. Nie wiadomo, co będzie z Dominikiem Bronisławskim czy też Kamilem Popowiczem. Na pewno w drużynie możemy zobaczyć nowych piłkarzy, którzy w chwili obecnej negocjują warunki gry dla biało-niebieskich. Prawdopodobnie będziemy mogli też ponownie na boiskach w Wałbrzychu oglądać Dominika Radziemskiego. To, czy uda się piłkarzom oraz trenerowi zbudować wspólną, zwartą grupę, która będzie walczyła o najwyższe cele w czwartej lidze, czas pokaże. Niemniej jednak na pewno trener Maciej Jaworski będzie miał olbrzymie pole do popisu oraz niełatwą drogę do sukcesu. W czwartej lidze będzie występować 16 zespołów. Górnik Wałbrzych trafił do grupy wschodniej, gdzie wraz ze Śląskiem Wrocław, Hotohigieną Gać będzie walczył o powrót do trzeciej ligi. Piłkarze Górnika wymieniani w roli faworyta? Czy poradzą sobie z tym?